się przedstawić? Czy nie? Nie, musisz. No to ja bym się chciała dowiedzieć, czy jest jakakolwiek możliwość, żeby Unia Europejska wpłynęła na to, w jaki sposób w Polsce jest prowadzona polityka wobec kolei. Dlatego, że pomimo tego, że wydaje się, że jakby w krajach Europy Zachodniej jest to bardzo ważna część transportu, transport publiczny w ogóle. Natomiast w Polsce zarówno politycy, jak i w ogóle opinia publiczna czy media, znaczy rytualnie jak mówię, rzeczywiście to jest ważne i oczywiście trzeba utrzymać te połączenia i tak dalej, natomiast jakby generalnie wiadomo, że wszystko, całe zainteresowanie, pieniądze, projekty i tak dalej, wszystko idzie w stronę transportu samochodowego, jest to uważane za oczywistość. I wydaje się, że jakby bardzo właśnie ciężko to przełamać, ten sposób myślenia. I zastanawiam się, czy Unia mogłaby w jakikolwiek sposób po prostu jakby wymusić pewne zachowania także na politykach. No. Dziękuję bardzo. Super.